tym odcinku udamy się do najbardziej popularnego wśród turystów miejsca, czyli wyspy Koh Phi-Phi. Będzie przeprawa promem z Aonang, impreza na plaży, bardzo wysokie ceny oraz super chilloutowy bar, gdzie można trochę odetchnąć od tłumów. Czy to miejsce to prawdziwy raj na ziemi? Zaczynamy podróż na Koh Phi-Phi. Przyjechał pan, który jest tutaj. Ma listę. To jest nasza oznaka, że jedziemy na Koh Phi-Phi właśnie. Bo zabiera nas na przystań, która jest gdzieś tam. Do wozu, Kicia. Jesteśmy w porcie i zobaczcie, co tu się dzieje. Ile tu łódek? Przede wszystkim. Mam już bilety zakupione, które miał być odpływ o 9 czy 9.30. Trzeba wpisać swoje imię, jest tutaj odpływ z przystani, powinna skryba. O, patrz, więcej jest Polaków. Pozdrówki. Same Polaki. Ogólnie tutaj w tym rejonie jest bardzo dużo Polaków, też latają z tego miejsca czartery. Nie ma co, jest pan. Taka łódka jak u wujka ze Stanów. Nie wygląda tak źle, pewnie byśmy jechali tą samą łódką na 450 i 500. Ale no jest i pokład tutaj. Tak wygląda trochę lepiej niż tam w podziemiach. O, jest pokład na górze. Wygląda całkiem fajnie. Szalupy ratunkowe, jakby ktoś chciał. Szkoda, że nie ma tu siedzeń, no. Ale można, jak widać, usiąść na ziemi. Też jest przyjemne. Tutaj raju na ziemi, raju imprezowy, czyli wyspa Koh Phi-Phi. Zobaczymy, czy tak jest. Będziemy zwiedzać tą wyspę przez jeden dzień, a dalej jedziemy na Koh Lanta. Dużo turystów wysiada, co? Mega dużo. Dobra, to gdzie teraz? Oni zbierają 20 batów za osobę każdego wizytora, żeby wyrzucać śmieci. Już zbierają hajs, 20 batów za osobę, tylko 2 zł za wywóz śmieci. No dobrze, jeżeli to ma iść na wywóz śmieci, to spoko. To jestem za, ale ostatnio jak byliśmy na Rayleigh Beach, to taki był wywóz śmieci, że nigdzie nie było śmieci, więc... To musimy od razu kupić bilety na Koh Lanta, więc możemy od razu się za nimi rozejrzeć, zanim pójdziemy. Jak wyjdziecie z przystani, to już na was czekają. Mega, 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 mega dużo ludzi. To nie jest, że samochody, nie ma tutaj w ogóle ruchu ulicznego. Są niedozwolone pojazdy. Ale to jak oni ich wożą? Rowerami? Zabierają bagaże, na piechotę idą. Nas interesuje Koh Lanta, tylko że prom, a nie speedboat. Kupiliśmy już w zasadzie łódkę o 16 na Koh Lantę, żeby mieć już z głowy. Poszliśmy do jednego gościa, powiedział 450. Zapytałem się, czy jest 400 i powiedział, dobra, jeżeli kupisz teraz, dam ci 400 na 2 osoby. Ja tak patrzę, a nie czuję się za bardzo pewnie, jak gościu zbyt szybko zaczyna się nie targować. A to transport łódkowy, turystyka, więc teraz zostaje nam tylko się relaksować. Cieszyć się i bawić tutaj na Koh Phi-Phi, zwiedzać na piękną wyspę. Jaki to jest tłok, ale ta wyspa jest przeludniona, mam wrażenie takie. Dobra, jak mówiłem, że na Rayleigh Beach jest tłok, to nie, cofam to, tu jest tłok. Po wyjściu z tej łódki klimat mi się mega podoba, bo no widać, że jest takie bardziej dużo portowe miasto, taki chillout. Pewnie ceny są zatrważające, no ale cóż. Zawsze jest 7-Eleven, więc spoko. Ale zobacz, jaka to jest piękna sceneria. Trochę śmierdzi, ale są palemki, gdzie możecie bardzo sprawnie przedostać się z jednego miejsca na drugie, ale gęstość zaludnienia jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo duża. I gęstość budynków, zabudowań. Bip, 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 bip. Mamy pralnię, za ile pralnie? Też 50-60. A jak twoje pierwsze wrażenia? Nie wiem, ja na razie chcę tylko pójść do hostelu i zostawić ten plecak.
ta ilość ludzi mnie denerwuje. Ale tam musisz się odnaleźć w miejskiej dżungli. To nie tylko tak, że wiesz, że jest chwila. Fajnie, tak trzeba się przyzwyczajać. Mi się mega podoba. Też to poczuję, zobaczysz. Na imprezę turystyczną, żeby wydać masę kasy. I de facto niczego konkretnego nie doświadczyć, bo tu nie ma w ogóle lokalnych ludzi, tu są tylko turyści. Nie, są. Lokalni ludzie sprzedają. To trzeba po prostu przywyknąć, trzeba się nauczyć żyć w kilku obszarach. Jak to jest moje ulubione słowo, którego Bergrys mi kiedyś nauczył, znaczy dobrze, znaczy trzy słowa. Adapt, improvise, overcome. Czyli zaadaptuj się, improwizuj i przezwyciężyj. No i zaczynamy tour po hostelu. Kibel, łóżka, w zasadzie tylko jest 10 łóżek w całym hostelu, a tu już jest wyjście z hostelu. Jeżeli stąd wyjdziemy, no to mamy już recepcję. Mam wrażenie, że tutaj każdy dom mieszkalny został przerobiony na hostel. Chyba jakieś drogie to było. Mhm. 50 zł za to. No, pokój 10-osobowy. Jak się okazało, woda nie płynie na Kopipi od 10 do 13 i od 16 do 19, ponieważ był bardzo suchy sezon. Niby zbierają kasę na śmieci od turystów, a proszę bardzo. Coś im nie wychodzi, może lokalni wtedy śmiecą i oni mogą, tak? A tu jest plaża, na którą będziemy zaraz szli prawdopodobnie po jedzonku. Grysie. Piękny jesteś. Hello. Wyspy Kopipi zyskały bardzo duży rozgłos po filmie Niebieska plaża z Leonardo DiCaprio. Słynna plaża znajduje się na wyspie Kopipile, która jest niezamieszkała. Nawał turystów doprowadził do tego, że w 2018 roku plaża została zupełnie zamknięta ze względu na bardzo duże zniszczenie rafy koralowej. Teraz plaża jest ponownie otwarta, ale można ją podziwiać tylko ze statku. Taki miesiąc jakby był dzień w dzień, to ja tak mogę żyć. No cześć! Musimy sobie kupić takie hamaki, będziemy troszeczkę oszczędzać na noclegach. Jak sobie na przykład w takiej scenerii. Pięknie, żeby się umierać. Idę spać. Chcę się tak poruszać trochę. No i dobre. Bardzo fajne, ale pierwszy raz widzę taki sposób podania. Na Kopipi bardziej się opłaca robić zakupy w normalnych sklepach, a nie w 7-Eleven, bo w 7-Eleven jest dwa razy drożej niż normalnie. Co normalnie naciągać? Na wszystkim innym jest praktycznie podwójna przebitka w 7-Eleven, a my to dostaliśmy za 65. Wracam na właściwe tory z zakupami, mam już czapę Nike, na pewno oryginalną, prosto z bazaru, fajna, chyba najlepsza jaka spotkała, co powie moja żonka? No najlepsza, dlatego kupiliśmy. To mnie klepiesz. Zawsze chciałem to zrobić. W ogóle jakiś sztos, jesteśmy w tej restauracji znowu, bo to jest nasze ulubione miejsce. Zobaczcie, jest naprawdę cudownie. One są lampki na święta, niedługo Wielkanoc. To jest wszystko zbudowane ze starych łodzi. Macie łódkę, kolejna łódka, sztos. W ogóle sztos miejsce 9,5 na 10 albo 10 nawet. Przyjeżdżacie na Kopipi, koniecznie sobie zapiszcie Sunflower. Kończymy już dzisiaj przygodę z Kopipi. W zasadzie cudowna wyspa, uwielbiam. Naprawdę jedna z lepszych Tajlandii, piękne widoki,
gdzie jest super chill out, jeżeli znajdziecie dobre miejsce i troszeczkę ucieknięcie od tego natłoku tych turystów. Na dobre miejsce też na imprezę jest, więc myślę, że warto się tu zatrzymać, na pewno warto tu przyjechać. Chociaż na jeden dzień, tak jak my zrobiliśmy. Dla mnie trochę za bardzo turystyczne. Nie podoba ci się? Znaczy, podoba jest... mi się widokowo i tak dalej, ale trochę za bardzo jest załadowana tymi turystami. No. Trochę tak za mocno to poszło. Nie w tym kierunku, co trzeba. Jest szansa znaleźć na tej wyspie złoty balans. Moja to jest jedna z ulubionych wysp. A twoja? No, też. Zobaczymy, jakie następne będą, bo ja na razie widziałam tylko tą. Następny przystanek Koh Lanta. Już na 2-tygodniowe wakacje. W końcu bez podróży przez 2 tygodnie. Chyba, że tylko skuterek i patrzenie co, gdzie i jak. No niestety tu nie ma żadnych samochodów. To też jest fajne, bo jest ciszej, ale niestety łódki trochę hałasują, chociaż tak mniej niż na Krabi, na Reili. Wyjeżdżamy. Tutaj też są ładne widoki po tej stronie wyspy. Ale już znacząco więcej łódek i śmierdzi spalinami, to prawda. Ale widoki, tutaj dżungla niezła jest na tej wyspie. Myślę, że to jest nasza łódka? Nie. To jest nasza łódka? Nie. To jest nasza łódka. To jest przyjemne, nie? Na pokładzie. Hello.